Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, eProsument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. DPD, twoi eksperci w doręczaniu. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest... Daniel Jankowski, witam serdecznie. Drodzy widzowie, nim zaczniemy, to musicie wiedzieć o tym, że Daniel w swoim życiu, mówiąc wprost, generalnie nie miał łatwego startu, a pomimo tego osiągnął spektakularne efekty biznesowe, o których dzisiaj będziemy mówili. Więc żeby w ogóle zarysować kontekst, drogi Danielu, to powiedz proszę, na czym polegał ten niełatwy start? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, bardzo mi miło. A czujemy się zaszczyceni twoją obecnością w studiu, dziękujemy. Ten niełatwy start polegał na tym, może tak od początku zacznę, od tego, że ja byłem alergikiem, byłem odczulany przez wiele lat i pojechałem na pierwsze moje w życiu kolonie takie zdrowotne i wracając z tych kolonii, odebrała mnie mama z wujkiem i okazało się, że przekazali mi taką smutną informację, że mój tata zmarł dzień wcześniej. Więc jako 11-letni chłopak, który pierwszy raz wyjechał na taką, na takie, tego typu wakacje, takie zdrowotne, no wracasz, nie masz taty, no i od razu jest taki trochę punch, który powoduje... Dramatyczna informacja. Tak, taka dramatyczna informacja, gdzie dla 11-letniego chłopaka, no masz już takie poczucie, że no ale jak, taty nie będzie, tak? No nie będzie tego, tej twardej ręki, tego wzoru i co dalej zrobić, tak? No jak to wszystko potoczyć? No i to był taki moment, który nie był łatwym momentem, bo czułem się gorszy od innych moich rówieśników, z tego względu, że oni mieli kompletne rodziny. Ja też nigdy nie byłem asem, jeżeli chodzi o edukację, więc tutaj też za tym poszło ceny. Byłem bardzo zamkniętą osobą w sobie. Nie lubiłem nawiązywać kontaktów, więc ta elokwencja wypowiedzi, budowania relacji była na poziomie minus 7 w skali od 0 do 10. No i też nauczyciele nie pomagali w tym wszystkim, więc ciężko było mi tak zrozumieć rzeczywistość. Co to znaczy, że nie pomagali? Bardzo prosta sprawa, chociażby w momencie, kiedy zadawali różnego rodzaju pytania, tak, na lekcjach, no ja nie byłem uczniem piątkowym, tak, bo tego nie da się ukryć, nadrabiałem innymi rzeczami. Bardzo mocno deprymowali, stawiając złe oceny, jakieś komentarze takie też w moją stronę leciały, bo też inaczej wyglądałem niż teraz. Do tego doszła też duża nadwaga, gdzieś tam moja bujna czupryna, której może teraz nie widać z perspektywy czasu, ale no, to się wszystko składało na to, że czułem takie trochę piętno też na sobie, jeżeli chodzi tutaj o moją osobę. Ja absolutnie miałem troszeczkę inną historię i jedyne, z czym mogę się w sumie utożsamić i się pod tym jednocześnie podpisać, to, że pamiętam taką nauczycielkę z języka polskiego, właśnie jeszcze chyba w czasach podstawówki, gimnazjum, która bardzo ostentacyjnie komentowała mój poziom wiedzy w tamtym czasie, poziom wypracowań, tego typu rzeczy. Więc jestem ciekaw, jak bardzo byłabyś zdziwiona, gdyby się okazało, że nagle wykonuję pracę, która przede wszystkim wymaga umiejętności humanistycznych. Ale to tylko taka dygresja. Co było tym punktem zwrotnym u ciebie, że pomimo w pewien sposób trudnego startu, który absolutnie w żaden sposób nie zdradzał tego, że osiągniesz takie sukcesy biznesowe, że jednak zacząłeś właśnie podążać w takim kierunku. Jasne. Pierwsza sprawa to była taka, że zdałem sobie w ogóle tak mentalnie sprawę z tego, że no, wydarzyła się tragedia, ale tak mówiąc bardzo kolokwialnie, świat się na tym nie kończy. Trzeba żyć dalej. Wyszedłem następnego dnia na ulicę i zobaczyłem, że ci ludzie normalnie żyją, że dla nich się życie toczy, a niektórzy osiągali różne sukcesy, niektórzy różne tragedie, więc miałem taki moment, kiedy starałem się zrozumieć rzeczywistość, gdzie dlaczego jest tak, że niektórzy idą do przodu pomimo przeciwności, a niektórzy zatrzymują się w danym miejscu. I to mi zajęło, tak szczerze powiedziawszy, około 3-4 lat takiej rozkminki jako nastolatka, gdzie ja byłem trochę w takim innym świecie, bo większość moich znajomych, jak no, graliśmy w piłkę, no to oni grali, a ja już tam analizowałem różne rzeczy w głowie, więc byłem bardzo dojrzały ponad to, co moi rówieśnicy w tamtym czasie sobą reprezentowali. Miałem trochę inne podejście, ale bardzo wiele zmienił hip-hop. Może to tak zabrzmi dziwnie, ale dla młodego chłopaka, który ma 9 lat starszego brata, więc brat jest trochę na innej orbicie, już wychodził z domu w momencie, kiedy tak, ta tragedia się wydarzyła. Szukałem wśród rówieśników pewnego takiej jak gdyby płaszczyzny do rozmowy, pewnego zrozumienia. Tam nie zawsze to znajdowałem. Mama też była osobą bardzo zapracowaną.
Więc ja... Pewnie robiła wszystko, żeby wam zapewnić godny byt. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo silna kobieta, która miała swoje wzloty i upadki. Wiadomo, no też było jej ciężko, bo musiała sobie z dnia na dzień poradzić, tak? Bez jakiejś takiej wiedzy finansowej, więc trochę taki moment wyprzedawania majątku, który był budowany przez wiele lat. I ten hip-hop właśnie, i to, że mogłem wtedy zagłębić się i zrozumieć taką pewnego rodzaju interpretację, że okej, są różne sytuacje w życiu, ale to też nie jest koniec świata, że bardzo zależy wiele od naszego nastawienia, od naszych umiejętności, od wiedzy, od doświadczenia. I to było piękne, bo ten hip-hop wyglądał kiedyś inaczej. Jak słuchałem płytę chociażby Gramatika, Światła Miasta, czy Fenomen, kawałek Szansa, czy Eldokę później w dalszych kawałkach, czy w ogóle pierwszy kawałek WWO, Jeszcze Będzie Czas, no to w ogóle samo słowo Jeszcze Będzie Czas, by odpoczywać, tak? Gdzie to też może się wydaje takie kolokwialne, no jak, jeszcze będzie czas, by odpoczywać, ale to też mi dało takie wielowymiarowe spojrzenie, że hej, no teraz jest ten moment i warto gdzieś też podnieść się trochę na te kolana, wstać z tych kolan, otrzepać ten kurz i zacząć się bardziej świadomie rozwijać. Znaczy ja myślę, że ja się również po tym też mogę podpisać, że hip-hop bardzo mocno ukształtował mnie czy mojego wspólnika, bo się na tej właśnie muzyce wychowywaliśmy, bo zawsze z naszej perspektywy miała taki bardzo ona silny i wyraźny przekaz, o czym zresztą bardzo często mówimy w naszych materiałach i takie odwołania do hip-hopu robimy bardzo często, więc jeżeli wśród was, drodzy widzowie, są osoby, które również hip-hop miał duży wpływ, to proszę dajcie znać w komentarzu, chętnie o tym poczytamy. No i dobrze, mamy hip-hop, który w pewien sposób układa ci pewne rzeczy w głowie, co jest dalej? No właśnie, co jest dalej? Dalej jest to, czego się w ogóle nie spodziewałem, czyli edukacja. Bo kończąc, ja byłem ostatnim rocznikiem, jestem 8-5 rocznik, czyli ostatni rocznik, który miał ten taki system nauczania, że 8 lat w podstawówce, potem szkoła średnia 4 lata. I poszedłem do liceum. Okazało się, że trafiłem do klasy sportowej, ponieważ nie miałem zbyt dobrych ocen, więc akurat tak mnie zaklasyfikowali. I była taka dosyć ciekawa sytuacja, gdzie na pierwszym WF-ie to była klasa o profilu sportowym, ale piłka nożna, jeżeli chodzi już tak konkretnie doprecyzowując. I na pierwszym treningu trener mi powiedział prosto w twarz: Daniel, z tego pieca chleba nie będzie, ale polubiłem cię, więc zostawię cię w tej klasie. Czyli nie wyrzucę ciebie, wiesz, dostajesz w pierwszym tygodniu taki strzał, na zasadzie, okej, nie wyrzucę ciebie, tak, ale no, w piłkę, no, że tego sukcesu nie osiągniesz. Ja sobie mówię, dobra, no w piłkę nie osiągnę, ale to już był taki moment nastoletni. Mówię, i tak będę miał tego sportu dużo. Zaczęły się już tutaj takie relacje damsko-męskie. Już zacząłem też dbać bardziej o siebie. Taki przeszedłem bardzo mocną przemianę i schudłem bardzo mocno i zacząłem dbać o wygląd. No i mówię sobie, świetnie by było móc się rozwinąć w takim konspekcie, żeby ta partnerka moja, przyszła dziewczyna i tak dalej, czuła się komfortowo, bezpiecznie. Więc zacząłem trenować boks. I dla siebie, żeby nauczyć się samoobrony, bo wychowywałem się na osiedlu, więc tutaj też widziałem różne, jak to się mówi, akcje osiedlowe, tak? Akurat sytuacje. Jestem z Łodzi, więc były różnego rodzaju wjazdy na osiedla, jak to się mówi, tak? Łódź słynie z tego, że też no, nie tylko były wjazdy takie zwykłe, że no, jeszcze miałem ten komfort, że jeszcze wtedy były bitwy na pięści, tak? Potem to wiadomo, że się przeistoczyło w tak zwane sprzętówki, ale wiedziałem, że po pierwsze dla siebie, a po drugie dla tej bliskiej osoby, no i tam zacząłem, tam się wkręciłem bardzo mocno. I to był taki kolejny element sport, gdzie on mi pokazał bardzo wiele. Dał mi dużo pewności siebie, mentalnie na mnie też wpłynął, pokazał mi, że w bardzo niedługim okresie czasu można osiągać bardzo fajne wyniki, jak jest się konsekwentnym i się po prostu nie odpuszcza i się myśli też świadomie, bo ktoś może pomyśleć, no boks, czym jest boks? No głupi sport, bo walą się po gębie, tak? Ale to jest bardzo mądry sport, bo cała energia, cała siła wychodzi z nóg. Tak jest. Więc bardzo mało kto w ogóle o tym wie. Wszyscy myślą, że to trzeba być mega mocno napakowanym gościem, a to wychodzi właśnie taka ciekawostka, że nogi przede wszystkim dobrze wyprowadzony cios, dobrze uderzenie chociażby na brodę, gdzie nie trzeba mocno uderzyć, a nokaut gwarantowany. Przyzwyczaja się od kostki, nie? A nie od pięści czy od ramienia. Tak. Coś tak, tam liznałem sportów walki, więc tam absolutnie się z tym zgadzam i tutaj taką dygresję mogę powiedzieć, że opowiadając tę dygresję, muszę użyć brzydkiego słowa, bo tu będę cytował dosłownie autora tych słów. Pewien miliarder kiedyś powiedział coś takiego, że to chyba na blogu Zaniaskiniowca czytałem, że on trenuje i na siłowni, i sporty walki po to, żeby potem wchodząc do sali konferencyjnej, gdzie będzie z kimś prowadził negocjacje, żeby od pierwszej sekundy skanując otoczenie miał taką świadomość, że wszystkim może wpić. I to może to się wydawać prostackie, absolutnie jakby rozumiem, jeżeli ktoś tak pomyśli. Natomiast to są słowa gościa, który zbudował miliardowy majątek. Czy ta kwestia jest jakby miała decydujący na to wpływ? Tego nie wiem, ale tylko cytuję jego słowa. I ja faktycznie też widzę po sobie, że świadomość tego, że potrafisz wykorzystywać swoje ciało
i do obrony, ale i do ataku, bardzo mocno po prostu buduje taką pewność siebie i to ułatwia potem wiele spraw w biznesie. Co było dalej? No i dokończę tylko ten wątek tego sportu, proszę. Bo w związku z tym, że jestem leworęczny, to od razu trener zobaczył, że o, mam mańkuta, mogę się skupić na gościu. Najgorzej. A dla mnie najgorzej było boksować z innymi, bo jak ja wyprowadzałem cios lewą ręką, to się zdarzałem z ich prawą ręką, więc w tą samą praktycznie musiałem trochę pokombinować, żeby tam porobić uników i tak dalej. I od początku dużo kombinowałem, pracowałem na nogach, robiłem uniki tak, żeby trafić i żeby, no to może nie zrobić komuś krzywdę, tak, ale żeby być skutecznym. A to dla nich byłeś też niewygodnym przeciwnikiem przez to, nie? Tak. I było tak, że zaczął mnie bardzo szybko na tak zwany pierwszy krok bokserski wysyłać, gdzie brałem udział w różnych galach takich amatorskich. No i po dwóch miesiącach treningów, niecałych trzech, pojechałem na pierwszą galę, dostałem taki łomot, że wracałem do domu i prawie wymiotowałem w tym tramwaju, żeby byłem poobijany. I to było niesamowite dla mnie, jak dużo mi pokazało też ta sytuacja, jak ważne jest przygotowanie. Ponieważ ja tam się rozgrzewałem, gadałem sobie, bo to wiadomo, się pojechało ekipą. Na tą galę, a był chłopak, który cały czas był w szatni. Ja mówię do mojego trenera, mówię, trenerze, dlaczego ten chłopak nie wychodzi z szatni? A on powiedział, wiesz co, bo 2 tygodnie wcześniej mistrza Polski w swojej wadze w pierwszej rundzie znokautował. A ja, wiesz, taki paraliż, nie? No to wystawiliście mnie z gościem na takiej amatorskiej w ogóle gali, ja niecałe 3 miesiące, on znokautował mistrza Polski. A ja mówię, dobra, no tak widocznie musiało być, tak? Więc to jest jakaś lekcja dla mnie do wyciągnięcia. Ja wytrzymałem 3 rundy, więc ten chłopak do mnie poszedł na koniec, mówi, stary, jak długo ty trenujesz, nie? Bo ja nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś utrzymał się na nogach przez tyle czasu. No ja mu powiedziałem, że 3 miesiące i to z jednej strony, no wracałem, wymiotowałem prawie wtedy w tym tramwaju, dostałem Izostar i tam jeszcze jakieś inne takie izotoniki jako nagrodę za, bo wtedy były takie vouchery, że tam 60 zł, a mogłem korzystać w takiej kantynie. W takim inne sklepiku, czasy wtedy były. Tak, w takim sklepiku sportowym. No ale potem wróciłem na ring dwa miesiące później i wtedy ja no, odwdzięczyłem się komuś innemu w taki sposób właśnie, jak mnie potraktowano, ale to był piękny moment, gdzie pokazał mi, w jak krótkim czasie można mieć fajne wyniki, kiedy się tutaj faktycznie zaangażuje i się tak podchodzi w sposób przemyślany do tego, że nie chodziłem tylko na trening po to, żeby pójść na trening, tylko rozmawiałem z moim trenerem, rozmawiałem z innymi chłopakami. Tam dużo też chodziło, no, tak potocznie nazwanych chuliganów z różnych tam grup bojówkowych, ale zacząłem, że to nie są takie głupie chłopaki, że oni też mają, wiesz, pewną taktykę, którą wykorzystują w boksie i myślą, tak? Tylko no, potem gdzieś tam te swoje myśli wykorzystują gdzie indziej. No i co było dalej? To był taki sport, taki moment, gdzie bardzo mocno dalej idąc w hip-hop i dalej idąc w sport, bardzo zbudowałem sobie taki duży kręgosłup moralny, system wartości w ogóle taki już docelowy, który później się rozwijał. No i trafiłem na studia. Trafiłem na studia na gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Łódzkim i tam na drugim roku w ogóle ja byłem antyksiążkowy. Ja żadnej lektury nigdy nie przeczytałem i poszedłem, no wiem, że to nie był teraz przypadek, ale kiedyś przechodziliśmy sobie korytarzem na studiach i było takie wielkie ogłoszenie, plakat, że jest organizowany tydzień przedsiębiorczości. No i taka mojej żony przyjaciółka, bo ja wtedy studiowałem z moją dziewczyną, teraz już żoną, na jednym roku i mojej żony przyjaciółką mówi, ej, chodźcie, może pójdziemy na jakiś wykład. No i na ten wykład, na który chcieliśmy iść, to był wtedy Kamil Cebulski występował, nie było miejsca, i poszliśmy na wykład Grzegorza Turniaka, bo to był jedyny wykład, gdzie były miejsca. I ja mówię sobie, okej, no to widocznie tak musiało być. No i wyskoczył Grzegorz Turniak na scenę. Ja mówię, kurde, fajny gość, w różnych korporacjach pracował, fajnie gada, w ogóle pokazał coś takiego jak mapa myśli, a ja wtedy w ogóle mi głowę rozwaliło. Mówię, wow, jest coś jak mapa myśli, więc nie trzeba notować, można to jakoś tak bardziej obrazowo sobie do tego podejść, ja jestem wzrokowcem. I wtedy, wiesz, taki cały spięty, zestresowany, mówię, no muszę tą szansę wykorzystać, muszę zadać mu jakieś pytanie. Tylko jakie pytanie mu zadać? No bo chcę być w tym miejscu, w którym on wtedy był, tak? Takie było przeświadczenie gdzieś w mojej głowie. I podszedłem do niego, zapytałem się, Grzegorz, panie Grzegorzu wtedy, jakąś książkę, którą by pan polecił, tak? Taką, której warto zacząć. On mi wysłał 74 pozycje, chyba listę książek, a ja jak to ja, mówię, okej, wchodzę do uniwersyteckiej biblioteki, zacząłem, która jest najchudsza, wypożyczyłem najchudszą książkę, to była 1 minuta dla samego siebie, Johnsona Spencera i wsiadłem do autobusu, jeździłem 2 razy dookoła, wiesz, trasą tego autobusu, dopóki jej nie przeczytałem. Wysiadłem, to była moja pierwsza książka w życiu, którą przeczytałem. Wysiadłem i mówię, wow, nie? To znaczy, że w książkach i w edukacji jest dużo odpowiedzi na pytania, które też mnie nurtują. Czyli tylko nie hip-hop, który był dla mnie taką skarbnicą wiedzy wtedy i te różne kawałki, które też tak rozkładałem, robiłem metaanalizę, doszukiwałem się jakiegoś sensu, tylko jest coś takiego też jak książki.
No i poleciało bardzo mocno, gdzie wiesz, nie miałem wtedy za dużo pieniędzy, a też bardzo wcześnie musiałem zacząć sobie radzić, więc handlowałem różnymi rzeczami, zarabiałem pewne pieniądze, ale wtedy szły w inne aktywa, zwane imprezami, nie inwestowałem w swoją głowę, więc były takie momenty, gdzie chodziłem do Empiku, czytałem książki i za darmo, tak, robiłem notatki, bo było mi żal wydać 30, czy 50, czy 70 zł na jakąś książkę i pamiętam taki ból, kiedy czytałem 7 nawyków skutecznego działania Covey'a i wchodzę do Empiku i się okazało, że ktoś kupił ostatni egzemplarz. A ja tam miałem, wiesz, 30 stron do przeczytania, nie? Już taka, tam o ostrzeniu piły tą końcówkę i wtedy sobie powiedziałem, nie, no to już warto edukować się, też wydawać pieniądze, kupować książki przede wszystkim. Czym jest ostrzenie piły? Ostrzenie piły to był taki nawyk ostatni, który polegał na tym, że trzeba zadbać też o siebie po to, żeby sobie zregenerować się, o taki czas sam dla siebie, do tego, żeby móc przed tym kolejnym tygodniem, czy pod jakimś wyzwaniem w pełni sił i też z taką czystą głową podejść i zacząć. To w jaki sposób ty się regenerujesz, jak ty odpoczywasz? Ojej, to był strasznie długi proces, bo ja tak, był taki moment, że byłem pracoholikiem bardzo dużym, bo rozwijałem startup farmaceutyczny, który od 0 zł do 40 milionów rozwinąłem razem z zespołem, więc u mnie... 400 czy 40? 40. 40 milionów złotych, tak. Przeszedłem w ogóle wszystkie szczeble w farmacji, no bo chciałem ten rynek poznać, bo dla mnie to był taki mega prestiżowy rynek, ale żeby być w tym dobrym, to miałem takie przekonanie, że muszę liznąć każdego szczebla, żeby wiedzieć, Żeby tak po prostu holistycznie potrafić spojrzeć z góry na całość. Tak, bo mówiąc kolokwialnie, chciałem rozwalić. Tak, chciałem być po prostu najlepszy. No, jest zasada Pareto, 80-20, tak, ja chciałem być w tej grupie 20 najlepszych handlowców w Polsce. Potem sobie powiedziałem, no dobra, ale w tych 20% też jest zasada Pareto, 16-4%, więc chcę być w 4% najlepszych dyrektorów w Polsce, tak, potem na świecie i tak dalej. Więc... Udało się to? Tak, udało się, tylko też przed taki moment, gdzie już powiedziałem sobie, dobra, to już nie mój świat, nie moja bajka. Więc to był strasznie długi proces uczenia się tego, jak mój organizm funkcjonuje. Nawet rozmawialiśmy dzisiaj, tak, że ja mam taką tendencję, że wstaję przeważnie o 4 rano, wtedy mam czas dla siebie. Zrozumiałem, że jest ten świat zewnętrzny, w którym żyjemy, ten świat wewnętrzny. I ten świat wewnętrzny, czyli to, co się dzieje w mojej głowie, bardzo mocno potem wpływa na moje działania codzienne. Więc i taki trochę biohacking wszedł tutaj w grę, czyli wyciszanie się przed snem, czyli zakładanie okularów, które odbijają światło niebieskie. Też noszę. No właśnie, zwalnianie trochę swoich ruchów, jak się kładę spać, odpowiednie ćwiczenia. A co z obszaru biohackingu daje Ci największe rezultaty, tak patrząc empirycznie? Już tłumaczę, dwie rzeczy. Po pierwsze, okulary odbijające światło niebieskie, to jest dla mnie coś w ogóle fenomenalnego, gdzie ja na początku tego podchodziłem tak sceptycznie, mówię, ale poznałem tego człowieka, bo kiedyś poczyniłem jeden wywiad, gdzie ten człowiek chciał do mnie dotrzeć, mi podziękować za to, co wtedy powiedziałem, bo to też zmieniło jego podejście, a ja wtedy prowadziłem taką spółkę z podróżami i moja wspólniczka mówi, Daniel, no Sebastian, musicie je poznać. I tam ja mówię... Patrycja, no ale no, wiesz jak z tym czasem, tak? Nie ma jak, ale przy okazji raz spotkania w Warszawie się spotkaliśmy, on zaczął mi to tłumaczyć i mówi, to dla Ciebie prezent. Ja mówię, Seba, ja zapłacę, tak? On mówi, nie, Daniel, chciałem Ci w taki sposób. Mówimy o Sebastianie z iShielda. Tak. Okej, okay, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No właśnie, i dał mi te okulary i ja totalnie mi rozwaliło mózg. Ja mówię, to ja tyle lat siedzę, oddycham, nie piję, wiesz, jem o odpowiednich porach, przestrzegam wielu zasad, ale nie zrozumiałem tego, jak ten kortyzol, który na mnie cały czas działa, jak ważne jest to, żeby go obniżyć, odbijać to światło niebieskie, żeby ta melatonina zaczęła się już powoli tam produkować, tak? I jak ważna jest jakość tego snu, bo co z tego, że ja teraz śpię po 6 godzin, ale ten sen zupełnie jest inny, jestem nakręcony, wstaję i mam dużo siły, więc pierwsza sprawa to były okulary, druga sprawa to było właśnie jedzenie, czyli odstawiłem wiele takich rzeczy związanych z nabiałem, węglowodany, schudłem, przez to też dołożyłem oczywiście ćwiczenia, bo ćwiczenia były ze mną całe życie, ale no, były tak pobieżnie bardzo mocno, więc schudłem 18 kilo od tamtego momentu. No i taka ostatnia rzecz, no to taka delikatna medytacja przed snem, czyli ćwiczenia oddechowe, takie wchodzenie w tą fazę. Taką już. Jak się uczyłeś medytacji? Jakaś książka, jakaś strona internetowa, YouTube, jak to wyglądało? No, wyglądało bardzo, bardzo po łebkach, ponieważ no, wszyscy mówili mi, Daniel, zacznij od oddychania i na tym, żeby nie myśleć o niczym. A ja mówię, ja nie mogę nie myśleć o niczym. U mnie jest milion różnych pomysłów. Nie ma czegoś takiego, jak nie myśleć o niczym. No, to zawsze coś się dzieje, zawsze coś można zrobić lepiej, na jakiś pomysł wpaść i tak dalej. I bardzo ciężko mi przychodziło to, żeby właśnie skupić się tylko na dwóch rzeczach. Na tym, żeby zamknąć po prostu oczy, tak? Kładłem sobie coś na oczy, żeby mnie światło do mnie nie docierało. Zacząć oddychać i skupić się na tym faktycznie, na wdechu, wydechu, na swoim ciele, a nie na tym, co się dzieje w głowie. Więc u mnie to od tej strony się zaczęło i tak zostało. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację.
Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt@przygodyprzedsiębiorców.pl. Jakie Ci dodało efekty medytacja? Bo pytam dlatego, ponieważ zauważyłem, że no jednak tych wywiadów już kilka zrobiliśmy na kanale i po prostu często się łapię na tym, że wielu przedsiębiorców odnoszących ponadprzeciętne rezultaty, pomimo że każdy z nich jest wyjątkowy, ma inną drogę za sobą, to jednak bardzo często stosują podobne narzędzia. I medytacja, myślę, że pojawia się u naprawdę sporej grupy naszych gości. Stąd jestem ciekaw właśnie, co ta medytacja dała Tobie, że cały czas ją praktykujesz. Jasne. Ja mam takie podejście w ogóle, że jeżeli czegoś nie wiem, to pytam. Ludzi, którzy są w tym miejscu, do którego ja chcę dojść. Mhm. I jak się żegnałem z farmacją, to pojechałem do mojego przyjaciela Dawida i mówię, Dawid, on mnie w ogóle zobaczył i mówi, ja jeszcze nic nie chcę, żeby powiedzieć w ogóle. On na mnie patrzył i będzie miał cudowny okres przed sobą, nie? A ja nie wiedziałem, czy mam go już tutaj, wiesz, lewym prostym potraktować, czy lepiej go podciąć i delikatnie poddusić. Mówię, stary, mi się życie wali, nie? W ogóle, wiesz. No ale co tobie zrobił na moim miejscu? No i on mi powiedział w sumie trzy rzeczy. Pierwszy powiedział, Daniel, jedź na urlop. Po drugie, pospotykaj się z ludźmi. Zawsze miałeś taką tendencję do tego, że ludzie ciebie lubili, że potrafiłeś się wysławiać, że nikogo nigdy nie oszukałeś, masz fajne wartości, dobrze ludzie się przy tobie czują. Zobacz, jakie mają przed sobą wyzwania. Czy ktoś wchodzi na, wiesz, w jakimś polu kukurydzy zabłądził, czy ktoś wszedł na jakąś górę, nie wiem, jak z niej zejść, czy gdzieś tam popłynął jakąś łódką i mu żagle porwało. No i trzecia rzecz mi powiedział, poukładaj sobie wszystko w głowie, żebyś był jak ninja, żebyś mógł wtedy wyjść i napierdzielać wszystkich, nie? A ja mówię, no, pole kukurydzy, ninja, urlop, jak to wszystko połączyć? Ale do czego zmierzam już tak puentując? No właśnie dało mi to bardzo dużo takiego wejścia w głąb siebie i takiego wyciszenia, takiego, takiej akceptacji wewnętrznej, gdzie ja uświadomiłem sobie, że jeżeli ja wewnętrznie zadbam o ten swój świat i tam nie będę spójny w projektach, które robię, z ludźmi, z którymi współpracuję i tak dalej, a to wszystko wychodzi ze mnie, ze środka, no to ja wyjdę na zewnątrz i się roztrzaskam, bo czasami się wsiada w biznesie do bardzo szybkiego auta i trzeba tym autem umieć jeździć. Albo tak jak WWO kiedyś w jednym z kawałków rapowało, że uważaj jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski. Nie bądź jak agentura zbytnio towarzyski, tak? I właśnie zrozumiałem to, jak ważne jest ta medytacja i takie skupienie się na sobie, na tym świecie wewnętrznym, żeby móc potem wyjść i być już spójnym bardzo mocno. Zanim zadam jedno pytanie, to zadam najpierw drugie. Czy obecny status majątkowy pozwala Ci powiedzieć, że jesteś milionerem? Tak. Okej, okay, dobra, do tego wrócimy za chwilę. Dlaczego odszedłeś z farmacji, będąc jednym z lepszych, z tego co zrozumiałem, handlowców, który zarabiał dobre pieniądze? No, podejrzewam, że niczego Ci nie brakowało pod kątem takim materialnym, finansowym, czyli jest to taki, powiedzmy, stan, do którego dąży, zakładam, że większość osób. Potem, kiedy go osiągają, to bardzo często można usłyszeć, że okazuje się, że tutaj jednak nie o pieniądze chodzi w życiu, ale to jest jakby kolejny etap świadomości. Więc co spowodowało, że ty właśnie z farmacji odszedłeś? Tym bardziej, że jest to branża taka, można by było wręcz rzec, no w pewien sposób, może nie elitarna, ale taka, w której są zawsze duże pieniądze. Niezależnie, czy jest hossa, czy bessa na rynku, ludzie potrzebują lekarstw, a ty z tej branży odchodzisz. Leo, why? Formalnie, ale nie, tak na poważnie, to sytuacja wyglądała w taki sposób, że ja byłem w branży 10 lat. To, co mówiłem Adrianie na początku. Wiedziałem, że ja chcę zajść daleko, ja muszę przejść wszystkie szczeble, więc bardzo szybko zacząłem od pracy z lekarzami, byłem przedstawicielem medycznym, potem farmaceutycznym, potem moi szefowie widzieli, że w ogóle to było niesamowite, jak mnie zatrudnili, może o tym też powiem. Spotkałem się z moim przyszłym szefem, bo mojego brata znajomy zarekomendował mnie. I spotkałem się z moim przyszłym szefem w McDonaldzie. On tam jechał z trasy, z jakiejś hurtowni i tak dalej. Wpadł do tego McDonalda i mówi do mnie, spoko mi się z tobą rozmawia. Zróbmy tak, masz 3 miesiące, żeby zrobić wynik, jak nie, to cię w roboty. Ja mówię, pasuje mi to, więc super, tak? No, musi być jakaś taka motywacja. Wtedy była motywacja kija, ale też miałem motywację marchewki, że mówię, okej, dobra, no to fajnie, bo ktoś konkretnie stawia mi tutaj warunki, ale z drugiej strony dał mi dużą niezależność. I to było niesamowite, że ja w 3 miesiące osiągnąłem te wyniki i pamiętam pierwszą cyklówkę, jak oni się kopali pod stołem, ci moi szefowie, tak? I mówią, wiesz, nie wierzyli, że przyszedł gościu, który coś zrobił, a ja nie wiedziałem, że się tego nie da zrobić. Rozumiesz, tak? Nie wiedziałem, że przez 5 lat nikt nie mógł wyników osiągnąć na tym terenie. A ja wpadłem, mówię, spoko, nie? Zróbmy to. I była taka sytuacja, że potem zaczęli mnie bardzo mocno awansować.
zostałem kierownikiem, wiesz, w wieku 25 lat, już zarządzałem grupą kilku osób, gdzie tam były osoby po 30, parę lat, po 40 lat doświadczeni handlowcy. Potem zrobili mnie wcześniej KAM-em, czyli jeździłem po kluczowych klientach, potem kierownikiem, potem w końcu dyrektorem. I to było piękne, bo wiesz, kasa się zgadzała, prestiż się zgadzał, tylko ja umierałem wewnętrznie. Ja czułem się jak takie zombie, gdzie mówię sobie, ale to już nie do końca jestem ja gdzieś w tym wszystkim, bo z roku na rok nic się nie zmienia za bardzo w mojej głowie, w moim podejściu, oprócz tych cyfr, które osiągam. No i była taka sytuacja, gdzie moi szefowie ówczesni sprzedali firmę koncernowi bardzo dużemu. No i było na rękę to, żeby też nam się tutaj rozstać po drodze gdzieś, a ja już czułem, że nie mogę dłużej, tak? Bo zatruwałem siebie od środka. Ile zarabiałeś w szczytowym momencie, pracując w formacji? To jest tajemnica. To było kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Znaczy pytam dlatego, ponieważ żeby dać punkt odniesienia po prostu widzom, że pomimo takich zarobków człowiek i tak może czuć się nieszczęśliwy. Około 20 tysięcy, już tak doprecyzowując, tak? Mm-hmm. Na ten moment. No to w tak młodym wieku, to dawało dość duży komfort życia, prawda? Bardzo. Nie miałeś sodówki? Sodówkę przyszedł trochę później. Okej. Okay. To do tego jeszcze wrócimy. Ale nie, na tamtym etapie nie miałem sodówki, bo bardzo, wiesz, startując praktycznie od zera, gdzie sam musiałem dochodzić do wielu rzeczy, dziękując oczywiście mamie, że mnie urodziła i tym ludziom, których spotykałem po drodze, od których dużą wiedzę czerpałem poprzez obserwacje ich, ja miałem bardzo duży szacunek dla pieniędzy. I to było gdzieś tam dla mnie też taki moment, że wiedziałem, że te pieniądze na pewnym etapie trzeba zrobić z nich pewnego rodzaju swoich pracowników. Wykorzystać tą dźwignię, którą się budowało przez tyle lat, tylko nie wiedziałem wtedy, w którą stronę pójść. Bo tak trochę po omacku szukałem różnych rozwiązań. Inwestowałem na giełdzie i w jakieś inne projekty i popełniłem mnóstwo błędów, miałem kilka też sukcesów, ale sodówka na tamtym etapie nie uderzyła. Byłem do tej pory, nawet czasami niektórzy ludzie mnie spotykają, mówią, że jesteś dalej taki, jaki byłeś. Jesteś normalnym facetem, nie odbiło ci i to jest super, tak? Nawet ostatnio miałem taką sytuację ciekawą, jak jechaliśmy akurat na bardzo ważne spotkanie, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. No i tam wzięliśmy sobie kawę, inne rzeczy i ja idę, patrzę, frytka leży na ziemi. No i wziąłem tą frytkę, podniosłem i wrzuciłem. A ci ludzie tak stoją, mówią, serio? Nie, naprawdę? A ja mówię, no co w tym dziwnego, leżała frytka, no to podniosłem, wyrzuciłem. Mhm. Tak? Więc takie małe rzeczy, myślę, że cieszą mnie. I wtedy to nie był moment takiej sodówki, bardziej był moment takiego dużego szacunku do tego, co się osiągnęło i szukania jakiegoś kierunku dla siebie. Mhm. Czyli dobrze rozumiem, że po epizodzie, jakim była farmacja, wtedy właśnie wystartowała twoja historia biznesowa? Ja wcześniej, już po godzinach w ogóle próbowałem różnych takich rzeczy, bo zobaczyłem, jaki jest duży w rynku farmaceutycznym problem ze strony farmaceutów. Farmaceuci zaczęli traktować swoją pracę jako taki sklep, bo pacjenci przychodzili i byli bardzo roszczeniowi. Farmaceuta chciał coś doradzić, to zaraz uderzał w ścianę, bo pacjent wyczytał coś w Google i ja wiem lepiej, no to co ty mi doradzasz, farmaceuta? Ja byłem u lekarza, a lekarz to w ogóle wie najlepiej, tak? Ja chciałem im pokazać, hej, ale przecież przez tyle lat szkoliliście się, no i dlaczego teraz z tej wiedzy nie korzystacie? To tak jakbyś, wiesz, miał auto sportowe i nigdy go nie przedmuchał dobrze, tak? Gdzieś tam, żeby tą prędkość, wiesz, poczuć, albo się nie nauczył w ogóle nie jeździć. Tak samo tam było, że mówię, ci ludzie po prostu, wiesz, totalnie jak żółwie schowali się do skorupy. Ja trochę miałem taką misję tego, żeby nauczyć farmaceutów rozmowy z pacjentem, przez to pacjent dostawał lepsze produkty, bo czasami, wiesz, pacjenci przychodzą i no, pani magister, coś na przeziębienie, no to na R, co, po czym stanę się bardziej wyraźny, tak, żeby nie robić już reklamy. Ja sobie myślę, przecież tam w tym na R za wiele nie ma, to nie rozwiązuje problemu, tak, to trzeba zapytać tego pacjenta, jakie ma objawy, po to dopasować konkretne produkty, czasami farmaceuta nie jest w stanie tego zrobić, czasami trzeba do lekarza zaproponować, żeby ktoś się udał, więc zacząłem trochę tą branżę leczyć, tak po godzinach już totalnie kolokwialnie, ale odpuściłem, no bo mówię, tu idę w tą stronę, z szacunku i z lojalności do moich ówczesnych szefów, no i z drugiej strony też z tego, że chciałem się skoncentrować na jednej rzeczy. Okej, okay. Czyli jak się skończył epizod z farmacją, wtedy ten powiedzmy działalność biznesowa tak nabrała rozpędu po prostu? Znaczy wtedy to był taki wielki moment, gdzie nie wiedziałem, co robić. Okej, okay, czyli byłeś zagubiony, to był ten moment bycia w polu kukurydzy. Bardzo obrazowo. No, w bardzo zresztą wysokim polu kukurydzy i w ogóle nie wiedziałem, w którą stronę iść, tak? Bo w którą bym nie poszedł, no to cały czas jeden krajobraz. Kukurydza, kukurydza i jeszcze raz kukurydza. Mhm. No to właśnie zanim ten wątek rozwiniesz, to ja zadam takie bardzo proste i trywialne pytanie. Drogi Danielu, z czego te miliony? Scena jest twoja. Okej. Czy już teraz przejść tak konkretnie, tak? A czy możesz oczywiście zacząć od tego, że, no bo to jest w ogóle, wiesz, fascynujące, że jest moment, w którym jesteś zagubiony,
i doprowadzasz do tego, że twoje przedsiębiorstwa w tej chwili generują kilkadziesiąt milionów obrotu rocznie. To jest, no to ja ci się kłaniam nisko za to, bo to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Tym bardziej, że jak się z tobą rozmawia, czy przed kamerą, czy poza kamerą, drodzy widzowie, Daniel poza kamerą jest dokładnie taki sam. Jesteś bardzo skromny, masz w sobie dużo takiej pewnej pokory, pewnej życzliwości i tylko potwierdzasz zasadę, o której już wielokrotnie słyszałem, którą staram się regularnie powtarzać, bo wydaje mi się, że wokół pieniędzy narosło sporo mitów i nieprawdy, że pieniądze nie czynią ludzi złymi, tylko pieniądze wzmacniają te cechy, które my naturalnie już w sobie mamy. Jesteś hojny, będziesz bardziej hojny, jesteś nieprzyjemnym człowiekiem, prawdopodobnie będziesz bardziej nieprzyjemny. Więc widać, że u ciebie twój sukces biznesowo-finansowy, on jeszcze wzmacnia tą taką pewną pokorę, której prawdopodobnie siłą rzeczy nabrałeś z powodu po prostu trudnego startu w życiu. Więc naprawdę moje niskie ukłony dla ciebie. Ponawiam pytanie, z czego te miliony możesz zacząć jakby od tego właśnie momentu, kiedy jesteś w tym polu kukurydzy? W sumie to zaangażowany jestem w kilkanaście projektów, oczywiście większość z nich kapitałowo, bo doba ma tylko 24 godziny, więc nie mógłbym w każdym projekcie być operacyjnie zaangażowany, ale w sumie są takie trzy projekty, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Pierwszy to Instytut Kryptografii, o którym już wspominałem, czyli miejsce, gdzie chcemy dawać niezależność i świadomość, gdzie dajemy, nie chcemy dawać, bo to już ponad 17 tysięcy osób, które nam zaufało w ciągu 3 lat. I nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, czy w kontekście informacji odnośnie nowych technologii programowania, ale również w aspekcie inwestowania, szerzenia wiedzy, w kontekście tradingu, w kontekście inwestycji długoterminowych, czy też budowania kapitału żelaznego, w zależności od tego, kto jaki ma poziom ryzyka. To jest taki pierwszy projekt, który był w sumie, no, można by powiedzieć, moim pierwszym projektem i dalej bardzo mocno jestem tam sercem, jak i też swoją pracą. Drugi projekt, to jest bardzo ciekawy projekt, o którym też mieliśmy okazję rozmawiać przed nagraniem, jest to projekt Beccarii, B-E-C-C-A-R-I-I. Jest to projekt związany z terenowym samochodem latającym, pierwszym na świecie, który nie potrzebuje do startu i lądowania pasa startowego. To jest coś, co pamiętam kiedyś, jak byłem dzieckiem, oglądało się bajkę Jetsonowie, to teraz faktycznie się realizuje. I o tyle jest to ciekawe, że jest to projekt, który został wynaleziony przez polskiego wynalazcę, który wrócił po wielu latach edukacji do Polski i w Przemyślu, w swoim zaciszu domowym, ten projekt zrealizował. My teraz będziemy w przyszłym roku robić prototyp. Będziemy też na wiosnę robić akcję crowdfundingową. No i trzeci taki projekt, który w sumie niedawno, no bo pracujemy nad nim ponad rok czasu, powstał, to projekt CC Found. Jest to projekt, który jest zdecentralizowaną aplikacją, która z jednej strony łączy informacje, które są w Google, z drugiej strony tą wiedzę, którą daje Wikipedia, ale jest to miejsce, które pozwala dojść do czasami nieoczywistej prawdy, dojść do tej esencji, dojść do tego know-how, które wynika z tej wiedzy i też pozwala na katalogowanie odpowiednie, tak żeby można było łatwo znaleźć to, czego się szuka. No i oczywiście będzie dawało możliwość monetyzacji osobom, które będą chciały tą wiedzę też dostarczać. I z takich ciekawostek, no to zrobiliśmy pre-sale, który zamknęliśmy kwotą ponad 5 milionów złotych zbiórki. Też no, to troszkę przewyższyło nasze jak gdyby oczekiwania i tą ilość procentową firmy, którą chcieliśmy oddać w ręce akcjonariuszy, więc zdecydowaliśmy się ze swoich udziałów dać po prostu więcej, żeby móc zrealizować pewną pulę. No i też będziemy na wiosnę, może w trzecim kwartale 2021 roku, realizować dalszą zbiórkę pod ten projekt. I to tyle z takich najważniejszych projektów. Jeszcze jeden taki mały projekt, który w sumie staje się dużym projektem, ale o nim może będę mówił w przyszłym roku, jak już fakt będzie można ogłosić. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o projekty, które są mi bliskie sercu, które dają mi, no właśnie, może powiem, po co to wszystko robię, o, bo to jeszcze teraz taka rzecz mi przyszła do głowy. Moim marzeniem od bardzo dawna jest to, aby stworzyć system edukacji dla młodych pokoleń, który będzie dawał nam możliwość budowania bardzo dojrzałych, świadomych ludzi, którzy potem będą rozwijać Polskę, ponieważ sam bardzo dużo czasu poświęcam na rozwijanie swoich dzieci i widzę też, jak wiele trzeba wkładać i też no, o tym, co zresztą wcześniej mówiłem w kontekście moich doświadczeń, jeżeli chodzi o podstawówkę, o kolejne etapy mojej edukacji, jak wiele trzeba wkładać też zaangażowania w to, aby w odpowiedni sposób kierować swoim dzieckiem pod względem rozwoju emocjonalnego, pod względem rozwoju też związanego z taką dojrzałością, jeżeli chodzi o wiedzę inwestycyjną, o zdrowie, o sport, o taką holistykę naszego ciała. I to jest takie moje marzenie, żeby to od najmłodszych lat w dzieciach
mogło procentować, rosnąć, żeby mogły się rozwijać, ale do tego wrócę, tak jak mówię, za 3 do 5 lat, bo teraz jeszcze długa droga w realizacji tych wcześniejszych projektów. Drodzy widzowie, oczywiście zgodnie z tradycją, no to ogłaszamy w tej chwili konkurs. Danielu, powiedz proszę, jakie jest pytanie konkursowe oraz co będzie nagrodą? Pytanie konkursowe jest związane z moją drogą, z moim życiem de facto i brzmi następująco. Dlaczego warto się edukować? Mhm. I jeżeli chodzi o nagrodę, no to jest teraz bardzo ciekawy moment na rynku, jeżeli chodzi o inwestycje w branży kryptowalutowej. Dlatego też chciałbym zafundować osobie, która odpowie... Udzieli najciekawsze odpowiedzi z Twojej perspektywy. Dokładnie. Pakiet po prostu szkoleń, taki kompleksowy, gdzie będzie miała dostęp do szkolenia i chwila koniecznego, gdzie będzie mogła poznać fundamentalne podejście do inwestowania i też tradingowe, czyli Radka Rygielskiego, no i też Kamila Gancarza, czyli takie kompleksowe spojrzenie, które pokazuje, że kryptowaluty mają być tylko wycinkiem całego portfela inwestycyjnego, jeżeli chodzi o budowanie aktywa i kapitału żelaznego, który potem ma na nas zarabiać. Więc to... Jaka jest wartość rynkowa tego pakietu? No, ponad 12 tysięcy złotych. Okej, no to nagroda bardzo przyjemna, bardzo dziękuję w imieniu widzów, a tymczasem drodzy widzowie, my się z Wami żegnamy w tej części odcinka, tak jak powiedziałem, link jest w opisie filmu. To co, Danielu, kontynuujemy rozmowę? Jasne, kontynuujemy. Drodzy widzowie, cześć.